Pała Bogu. Witajcie. To wielki przywilej dzisiaj być z wami, ale też i wyzwanie. Kiedy Samuel do mnie zadzwonił, to pomyślałem, nie będę męczył znowu młodzieży. Bo już wystarczy, że w wakacje jeden wieczór spędziliśmy razem, ale jeśli to od was wypłynęło, to dziękuję. Z zaproszeniem to jak z wyzwanie, z wezwaniem Pana Boga, albo na nie odpowiemy pozytywnie. Albo udajemy, że ktoś nie zapraszał, że ktoś nie nawoływał, albo jesteśmy, albo odwrócamy się plecami. I postarałem to wezwanie przyjąć. Nie powiem, że nie czułem pewnego dyskomfortu z tym związanego zawsze lepiej słuchać, zawsze można tylko skomentować, powiedzieć, że było dobre słowo, że był dobry czas, albo mniej dobry, mniej udana dyskusja mamy prawo do oceny. A Pan Bóg powiedział, że nauczyciele surowszy wyrok poniosą, więc chciałbym na chwilę Was poprosić, abyśmy skłonili swoje głowy. Nie musicie wstawać, a dwóch zdaniach westchnę do Pana Boga jeszcze. Kochany królu, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś na tym miejscu, że Twoje słowo jest obecne na tym miejscu już od tych trzech dni. Drogi Duchu Święty, ja Ciebie proszę, abyś Ty dotykał moich, mojego serca, serca każdego z nas, abyśmy Panie dzisiaj. Mogli poddać się Twojemu działaniu, nie tylko wysłuchać czegoś, ale być może odpowiedzieć, być może zrobić krok w Twoją stronę. Kochany Królu, dziękuję Ci, że Ty tu jesteś. Amen. Każdy z nas mógł dzisiaj być w innym miejscu, robić coś, co być może było alternatywą dla tego spotkania, ale wierzę, że Pan Bóg chciał, abyśmy wspólnie, razem Go dzisiaj uwielbili. Wspólnie, razem wejrzeli w karty Bożego Słowa. I chciałbym was dzisiaj zostawić z pewnymi trzema obrazami, i wszystkich tych, którzy będą długo czekali, nim otworzę Biblię, uspokajam, że do tego przejdę, ale chciałbym wyrysować pewne obrazy, bo wierzę, że one na długo mogą zapaść w nasze serca, i jednym z takich obrazów, będzie kwestia pilotażu samolotu. Czy ktoś tu jest, kto jest pilotem? Ktoś chciał być pilotem? O, jest ktoś, fajnie. Ja też chciałem, ale nawet nie podjąłem tego wyzwania. Ale w swoim życiu spędziłem jedną delegację pięciodniową z zawodowym pilotem. I wiecie, było to fajne doświadczenie. I zastanawiałem się, i Pan Bóg pozwolił mi, to było 14 lat temu, kiedy to się wydarzyło, zadać sobie pytanie i znaleźć różnicę, czym różni się pilotowanie samolotu od jazdy samochodem. I chciałbym, abyśmy na to pytanie spróbowali znaleźć odpowiedź. Dlaczego łatwiej jest kierować samochodem? Ktoś ma jakiś pomysł? Nie ma przeciążeń. Aż takich. Pewne są. Można w dowolnym momencie się zatrzymać. A ja użyłem to w taki sposób, ponieważ latanie zaczyna się w momencie, kiedy koła oderwią się od ziemi. Czyli, żeby latać, trzeba umieć i jeździć, i latać. Bo źle, jeśli kierowca samochodu lata, to źle się to kończy dla otoczenia, dla niego. Kiedy koła samochodu oderwią się od powierzchni, to znaczy, że będziemy mieć kłopoty, mniejsze lub większe. I niektórzy uśmiechają się, jakby wiedzieli, o czym mówię. Lubimy prędkość i właśnie piloci mają do czynienia z zdecydowanie większymi prędkościami, zdecydowanie większą odpowiedzialnością, muszą mieć zdecydowanie szerszy zakres wiedzy, aby móc zdobyć swoje uprawnienia. Jeśli pamiętacie, zdobywanie prawo jazdy był stres? Za którym razem? Samek za trzecim. Ktoś da więcej? 13. Brawa za wytrwałość. Najważniejsze jest to, że masz papier, tak? Super. Słuchajcie, właśnie ta wytrwałość jest niezbędna, jest konieczna do tego, abyśmy realizowali swoje cele. Nie wystarczy mieć tylko marzenie, jakieś tam pragnienie, ale trzeba było wkuć trochę tych przepisów, bo nie powiemy, że każdy z nas nauczył się ich na rozsądek. One były tak, że trzeba było 4C czy tam 4B i do przodu, i tak w kółko, żebyśmy się tego nauczyli. Ale to sprawiło, że dostaliśmy uprawnienia, i dzisiaj możemy się cieszyć z tego, że możemy legalnie kierować samochodami. I właśnie jednym też z różnic to jest szybkość podróży w lotnictwie i w drogownictwie zupełnie inna komfort. Wsiadamy, Pani nam tylko powie, zapiąć pasy. W przypadku ryzyka maska wyskoczy i kto latał to wie. Jest to tak teoretyczne, bo pewnie nikomu z nas tak się nie wyskoczyła maska. Bo jest to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. A na drodze różnie było. Nieraz dziękowaliśmy Panu Bogu, pewnie, że skończyło się tak, jak się skończyło, bo każdy z nas w jakimś zdarzeniu pewnie brał udział. I chciałbym porównać dzisiaj nasze życie bez Pana Boga do jazdy samochodem. Nieważne, ile byś zatankował do zbiornika, i tak musisz podjechać na stację benzynową. Nieważne, jakiej marki byś kupił samochód, to kiedyś to paliwo się skończy. Im droższy, im szybszy, tym szybciej, bo więcej zużywa. Ma większy silnik. Zgadzacie się z tym? Każdy by chciał mieć sportowy, ale niestety tam 6 litrów nie wystarczy. Chyba, że tylko na przegazówkę dobrą. Powiem wam humorystyczną sytuację obok mojego domu jest autodetailing w białym stoku i tam stoją takie fajne fury. Przed nawróceniem albo po zdaniu prawo jazdy bym powiedział, że to były jakieś moje marzenia. I kiedy mój syn idzie do przedszkola, zawsze przechodzi tam tamtędy i tak się złożyło, że ja byłem tam tego dnia trochę przed nim i tak myślę, takie fajne Lamborghini. Ciekawe, czy go Igor zdąży zobaczyć. Przechodzi mój syn i mówi do mamy, ale Lambo. Ciekawe, czy tato go widział. Wiecie, to było fajne, że podobne gdzieś zainteresowanie, że ja pomyślałem o synu, syn o mnie, kiedy widzieliśmy to samo. To znaczy, że gdzieś trochę tej krwi motoryzacyjnej myślę, że mu przekazałem. I można powiedzieć, że nawet jeśli masz do wystarczająco paliwa, aby pokonać pewien dystans, to może się pojawić inna potrzeba, że potrzebujesz do łazienki, że chciałoby się napić, Jakiegoś Red Bull'a, kawy, coś w podróży, poruszać się i tak zajeżdżasz na stację. A właśnie kiedy lecisz samolotem, nie interesuje cię to. Ktoś inny zadbał, żeby było paliwo. Miła pani przychodzi i pyta w zależności od linii: Do you want coffee, tea i tam inne rzeczy? Jest to przyjemne, że ktoś o to zatroszczył się dla nas i tym między innymi różni się, że tak powiem, nasze podróżowanie. A przede wszystkim jest to związane z szybkością. Samochodem możemy w 10 godzin pokonać 1000 km, samolotem to zrobimy dużo szybciej. I właśnie ktoś pomyśli, daleki wywód, daleko od słowa, ale chcę Wam przedstawić jeden z najmniejszych, najlżejszych samolotów, jeszcze. Jest to szybowiec. Najłatwiej na nim Zdać uprawnienia, najłatwiej się nim uczy podobno, pomimo że nie ma silnika. I ma on wielką analogię do życia z Panem Bogiem. Start szybowca jak się odbywa? Ktoś wie, widział? Na wyciąg albo samolotem. Wyciąg albo samolotem. Startujesz nie o własnych siłach, a lecisz w zależności od tego, jak dobry masz szybowiec, jak dobrym jesteś pilotem i jak dobrą masz pogodę. Wiecie, w samochodzie pogoda odgrywa rolę, ale tak naprawdę rzadko są takie warunki, żeby nie dało się dojechać. Można się umęczyć w śnieżycy, można się umęczyć w mgle, ale pilot on musi jakoś wylądować, nie może zostać w powietrzu, paliwo kiedyś i jemu się skończy. Wobec tego, <laughs> ta koncentracja pilota jest kluczowa do tego, aby bezpiecznie dolecieć. I właśnie. Ten pilot, którego spotkałem, trochę opowiadał mi o różnych sytuacjach, o tym jak szkolił się. On był szkolony, jak on szkolił innych. Był to starszy człowiek. I właśnie wtedy pojawiły mi się te analogie i też myśli, aby może zrobić licencję, ale nigdy do tego nie doszło, bo szkolenia szybowcowe odbywały się w niedzielę, a ja wtedy studiowałem. Poza tym chciałem być w Zboże. Nie było to aż tak ważne, abym po prostu się tego podjął. I właśnie. Nasze życie z Bogiem zaczyna się, kiedy startujemy z nie, z nie naszej energii, z nie naszej siły. Tak jak szybowiec zostaje wzniesiony do góry, tak my dostajemy pewną wysokość, pewien pułap, z którego możemy rozpocząć naszą pielgrzymkę z Bogiem. Z Bożej łaski, tak jak szybowiec jest wzniesiony na kilka set metrów, i stamtąd rozpoczyna lot. Tak, my możemy. I jednym z parametrów szybowca, to jest ostatnia techniczna informacja, jest jego doskonałość. Jest to parametr współczynnika ciężaru, oporu, który sprawia, że bardzo daleko może zalecieć. Ja tu zrobiłem taki bardzo prymitywny statek lotniczy. Synowie chcieli go przejąć, ale nie udało im się. I słuchajcie, jak myślicie, daleko on zaleci? Monika, jak daleko? On będzie chciał wrócić do mnie. No ale jego zasięg był półtora metra. Też podobnie długo go robiłem. Jest bardzo niedoskonały. On cały czas opada. Ale są coś takie rzeczy jak prądy, jak kominy termiczne, które spotyka pilot. On je wypatruje i one go wznoszą ruchem kołowym do góry. I rekordowi piloci pokonali kilkaset kilometrów bez silnika. Startowali gdzieś w Bieszczadach, lądowali daleko za Lwowem, czy też w inną stronę, i Polska ma dobre osiągnięcia w tej dziedzinie, o czym pewnie nie wiemy, i nie jest to dla nas najważniejsze, ale właśnie ten obraz, ten obraz pilota, który może oglądać z góry pewne rzeczy, może cieszyć się panoramą, Podlasia, Mazur i innych okolic, tam gdzie lata. Jest fajnym i przyjemnym, ale on musi szukać tych kominów. Jeśli ich nie szuka, to wcześniej czy później będzie musiał szukać pasa do lądowania albo jakiejś przygodnej łąki, gdzie będzie mógł położyć swoją maszynę. I podobnie my w naszym życiu wystartowaliśmy. Wierzę, że pamiętamy ten dzień, kiedy Pan Bóg przez Bożą łaskę dotknął naszego serca, kiedy odpowiedzieliśmy na jakieś wezwanie w jakiejś modlitwie czy westchnienie w swoim sercu. I poprosiliśmy, aby Pan Bóg stał się naszym Panem. Wierzę, że to miało miejsce. Często jako młodzi ludzie, i dzisiaj też rozmawialiśmy na temat zbawienia, jego utracalności, mają, mamy dylemat: czy na pewno jestem Bożym dzieckiem, czy, czy coś się nie wydarzyło, co pozbawiło mnie tej godności, i Szatan wtedy lubi przychodzić i nas oskarżać. Wykradać pewność, i wiecie, ja w, dla tych, którzy nie znają, wychowałem się w rodzinie wierzącej. Co niedzielę byłem prowadzony do kościoła, na szkółkę niedzielną. Miałem dużą wiedzę historii biblijnych, prawa, ale wiecie, dopóki nie, sposka, nie spotkałem pana Boga, dopóki on nie objawił mi ciężaru swoich win i grzechów, to ja zachowałem się trochę tak, jak posłuszny pies, który, kiedy, komu, kiedy mu powiemy, nie wolno, to nie rusza, ale gdyby ktoś tego nie powiedział, to pewnie bym ruszył. Bo żyłem w takim kraju, takich, na zasadzie takich reguł, zasad i nakazów. Bardziej bałem się kary za, za grzech niż z miłości do Pana Boga nie wyciągałem po coś swojej ręki. Ale na szczęście, i mówię, że to było złe. Dzięki temu uniknąłem pewnego rodzaju pokusom i grzechowi jakiemuś upa upadków większych, ale. Pan Bóg okazał łaskę jednego wieczoru. Nawet nie było wezwania, ale było ogłoszone Boże słowo i poczułem się jak największy grzechni, grzesznik świata. I po zakończonym spotkaniu poszedłem do brata, który to prowadził i prosiłem o modlitwę. I z tego spotkania wyleciałem niemalże jak ptak. Bez tego wszystkiego, co miałem tak jakby na swoich plecach, bo Pan Bóg to wszystko zabrał. I często Cytowane są słowa, takie jak zapisane przez Świętego Pawła w liście do Rzymian, szósty rozdział, 23 werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Inne tłumaczenie mówi: Albowiem zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć, lecz darem, który daje Bóg, jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dzięki Bożej łasce zostaliśmy powołani do życia z Panem Bogiem. List do Efezjan mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I właśnie te fragmenty tak uzmysławiają mi obrazowo, że właśnie to, co było potrzebne, aby nas znieść i uczynić nas dziećmi bożymi, zrobił Pan Bóg. I teraz od nas zależy, jak poprowadzimy, Lod naszego życia, lot naszego życia duchowego, czego będziemy wypatrywać z tej wysokości. Każdy z nas, jakby dzisiaj był pilotem, to wybrałby inne miejsce, żeby go zobaczyć z góry. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Myślę, że każdy z nas gdzieś by chciał polecieć. I nie jest to złe, ale ten obraz tego, że możemy zobaczyć coś z góry, daje nam pewną perspektywę. Znamy fragment z Ewangelii Jana, trzeci rozdział, szesnasty, werset, że albowiem tak Bóg umiłował świat. Myślę, że to wszystko znamy. Sama wiedza o tym bez doświadczenia, bez spotkania żywego Pana Boga, jest tylko wiedzą, i imponuje mi, kiedy. W jakichś spotkaniach i rozmowach mogę słychać tego i prowadzić dyskusję. Moja żona lubi z młodzieżą z Podlasia dyskutować. Czasami, jak jesteście w Bieszczadach, to ja już padam, a wyciągniecie pewne wątki, a później rano się dowiaduję, o czym tam była mowa, i jest to zachęcające dla mnie. Słyszałem, jak z jednym z prezbiterów, czy członkiem Rady Kościoła, w święta, chyba w święta to było, prowadziliście tutaj. Dyskusje, bo posiadacie wielką wiedzę. Jest to fajne, że to, ta Boża Księga nie jest jakąś zakurzoną księgą, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj spróbowali spojrzeć na relacje z Panem Bogiem w kategoriach relacji. I kilka takich paradoksalnych, bardzo dosadnych wniosków. Chciałbym Wam przedstawić, Maja, zapraszam Cię choć tutaj na chwilę. Zgodziła się, nie wie na co, ale to będzie może bardziej autentyczne. Wyobraźcie sobie. Zgodziła się, więc chyba mogę. Żona też się zgodziła. Słuchajcie, jesteśmy parą. Także na chwilę Maja jest zajęta. I wyobraźcie sobie, że dobraliśmy się. Ja podobam się jej, tak hipotetycznie, tak? Musisz to jakoś znieść, to tylko chwila. Ty podobasz się mnie i już jesteśmy na tym etapie, że faktycznie chcemy być razem. Ale ty byś chciała być ze mną, ja bym chciał być z tą, ale jest takie ale, że w tygodniu nie mam czasu. W niedzielę trzy razy w tygodniu mam piłkę, więc miałbym co czwartą niedzielę na to, aby się spotkać. Co ty na to? Szukam innego. No, ale przed chwilą mówiłaś, że, że wszystko by było. No. I że nawet mnie kochasz, a teraz szukasz innego? Za mało. A jakbym tak dwie, dwie niedziele w tygodniu? Już trudno, z, te, z trenerem będę miał do czynienia i dwa treningi pójdą w kosz, a dwa będziemy razem. Przynajmniej na razie. Nie. Słuchaj, jeszcze będziesz potrzebna? Nie, nie. A dlaczego raz w miesiącu za mało? Niby banalne, a jednak trudno, żeby odpowiedzieć. Bo jak jest pewne uczucie, to chce się czegoś więcej. Chce się spędzania tego czasu, tak? I słuchajcie, jeśli przyjmiemy, że 6 miliardów ludzi żyje teraz na świecie, to ja decydując się na maję, 3, ponad 3 miliardom kobiet mówię nie. I ona. Ma pewne warunki, ma pewne oczekiwania, chciałaby tego czasu więcej, tak? I słuchajcie, kiedy my myślimy o Panu Bogu, jeszcze stój, trochę jak o polisie na emeryturę, na wieczność, to tak jakbyśmy powiedzieli, jakbym ja teraz powiedział, Mai, wiesz co? Ja zrezygnuję z tej piłki, ale mam jeszcze inny pomysł. Może tak po pięćdziesiątce się spotykajmy. Na razie każdy z nas, niech sobie żyje swoim życiem, a tak razem starość by była z tobą w sumie też fajna. No już nie wiem, czy dożyję tego czasu, więc. Czy to nie głupie? Dzięki bardzo. Słuchajcie. Właśnie tak czasami próbujemy traktować Pana Boga, upchnąć go w jakąś kratkę naszego grafiku, który sami stworzyliśmy. Próbujemy traktować Pana Boga jako kogoś, kto pomoże nam uniknąć kary za grzech. Próbujemy traktować Pana Boga jako kogoś, kto zaspokoi nasze potrzeby, kto uzdrowi, kiedy jest taka potrzeba. I wiecie, jakiekolwiek kalkulacje i negocjacje z Mają były zbędne. Bo kiedy decydujemy się na jakąś relację, to automatycznie chcemy z tą osobą spędzać jak najwięcej czasu. Jest to dobre. I mało tego, kiedy kto jest w związku, nie musi to być jakiś wczorajszy związek, ale taki już oficjalny. Ktoś może się ujawnić, może jakąś nową parę poznamy. <noise> może na tych dniach skupienia, no ale poważnie, ktoś jest w związku. Małżeńskim i narzeczeńskim, innym, nie jeszcze oficjalnym, ok, dzięki. Czy pamiętacie dzień, w którym to się zaczęło? Trudno nie pamiętać, nie? I wiecie, to jest kolejna smutna myśl, że często jako chrześcijanie, tak małą wagę przykładamy do dnia spotkania Pana Boga, że nie umiemy przypomnieć sobie tej daty. Bracia, którzy prowadzą poradnictwo do sztu, to pewnie o to pytają, i wtedy często jest takie przewracanie oczyma, gdzieś tam na obozie, w którymś tam roku, tak? I wiecie, tu nie chodzi o to, żebyśmy w nocy o północy mieli to nauczone tak, jak. Jakąś cyfrę, ale aby to było żywe w naszym sercu. Abyśmy wiedzieli, do kogo należymy, komu powierzyliśmy stery naszego życia, kto nas wzniósł, kto sprawia, że każdego dnia mamy siłę do tego, aby pokonywać pokusy. Ten przykład. Z Mają był celowo mocno przerysowany. Ale chcę, abyśmy zapamiętali, że Pan Bóg pragnie społeczności ze mną i z Tobą, drogi bracie, droga siostro. I jak przez proroka Jeremiasza w XX rozdziale, w 13 rozdziele, przepraszam, jedenasty werset tylko przeczytam, jest to taka przypowieść bardzo ciekawa o pasie prorok, Dowiaduje się z ust Bożych, że ma iść i kupić sobie lniany pas, a następnie przemierzyć 450 km niezbyt łatwą drogą Palestyny, gdzie nie było szlaków handlowych, drogowych, zajść. Zresztą mamy słowo, przeczytam kilka wersetów. Także Pan do mnie, idź sobie i kup lniany pas. I włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem pana. Włożyłem go na swoje biodra i doszło mi po raz wtóry słowo pana tej treści. Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach. Wstań i idź nad Eufrat i ukryj go w szczelinie skalnej. To było bagatela 450 km w jedną stronę. Ile dziennie chcielibyście iść? 10? Ktoś da więcej, bo trochę długo by zeszło. Słuchajcie, jakbyśmy szli nawet 20 dziennie, to już chwilę trzeba by było iść, tak? 4 godziny, 5 na godzinę. 20 kilometrów do 450 to mamy 22 dni w jedną stronę. Myślę, że mając samoloty do dyspozycji i samochody, dla nas abstrakcja. Ale tak kiedyś chodzono. I wiecie, ci ludzie, którzy tyle chodzili, byli często zdrowsi, mieli czas pomyśleć, dotlenić się, I, i tak wyglądało ich życie. I ten prorok, kiedy wykonał to zadanie, wrócił do swojego miejsca zamieszkania. Czytamy, że znowu doszło go, i doszło mnie słowo Pana tej trości, tak jak mówi Pan, a bo może skrócę, przepraszam. I po, po tym, kiedy już to zrobił, zaniósł, dostaje słowo: idź tam z powrotem i szukaj tego pasa. I się okazało, że ten pas jest totalnie zniszczony, bolniany, pas nie lubi wilgoci. W rozpadlinie skalnej sz tej wilgoci było dużo, więc do niczego się nie nadawał. I czytam jedenasty werset: Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałbym, aby cały dom izraelski, cały dom ludzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą, lecz oni nie słuchali. Bożym pragnieniem jest być blisko nas, przylegać. Myślę, że pas jest jedną z części garderoby, która jest bliżej naszego ciała niż dalej, tak? Nie można powiedzieć, że on jest luźny, bo jeśli byłby luźny, to byłby zbędny. I ten obraz jest, że Pan Bóg pragnieniem Bożego serca jest być blisko człowieka. Ta historia mówi. Pokazuje mi też, jakim uległym i posłusznym człowiekiem był Jeremiasz. Że był gotowy w tej temperaturze, to nie były łatwe warunki do podróżowania. Nie wiemy, jak często była woda, ile wody on musiał wziąć na tę drogę. To nie jest tak, że Orlen mamy na każdym rogu w Polsce i możemy iść, kupić to, co trzeba. Wystarczy parę złotych. I jeszcze jeden fragment z księgi Jeremiasza chcę dzisiaj. Zacytować, który dość mocno mnie porusza, i wierzę, że da nam też pewien obraz pragnienia Bożego Serca. Dwudziesty rozdział, siódmy werset. Namówiłeś mnie, panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. W naszym tłumaczeniu brytyjskim jest: Namówiłeś mnie, panie, i dałem się namówić, a chyba w Biblii tysiąclecia jest użyte słowo uwiodłeś mnie, a ja dałem, a ja pozwoliłem się uwieść. I ten fragment po raz kolejny skierował mój wzrok, że nasza relacja z Panem Bogiem i jego pragnienie jest takie, jakie my często w jakimś stopniu mamy w stosunku do drugiej osoby tutaj na Ziemi że mamy to pragnienie aby kochać i być kochanym tak pan bóg zabiega o nasze serca nikt z nas nie może powiedzieć że on sam da radę wystartować szybowiec żaden najlepszy pilot tego nie dokona potrzebny jest ktoś kto to zrobi podobnie jest w naszym życiu duchowym, że tylko dzięki Bożej łasce możemy wzrastać w wierze i w tej relacji. Jeszcze na moment wrócę do tego lotu. Możemy z tej perspektywy oglądać naszą rodzinę, nasze miejsce pracy, nasze miejsce nauki. Możemy z góry patrzeć na różne miejsca, gdzie odbywa się rozrywka, możemy po prostu podróżować. Nie są to złe rzeczy, często potrzebne, ale kiedy zbytnio zapatrzymy się na takie rzeczy, to może jakiś prąd, który i powinien nas znieść na kolejną wysokość, do kolejnej klasy, tak jak słyszeliśmy rano, nas ominie i zostajemy na jakimś poziomie. A co gorsze, jeśli by patrzeć tak dosłownie na ten szybowiec, to on nie ma paliwa, nie ma silnika, on kiedyś będzie musiał wylądować. I pytanie, czy bezpiecznie wyląduje w miejscu, kiedy usłyszysz, kiedy usłyszę od Pana Boga chodź do radości, sługo dobry i wierny, czy raczej wylądujemy w miejscu, gdzie będziemy potrzebować, aby ktoś opatrzył nasze rany, gdzie będziemy cali obolali, gdzie będziemy mieć wiele ran. Dawid ze swojego szybowca wypatrzył coś niedobrego. Ze swojego tarasu wypatrzył coś, co kosztowało go wielką cenę. Z góry można powiedzieć, lepiej widać, ale to my musimy każdego dnia decydować, w którą stronę w naszym życiu będziemy się kierować. Na co będziesz patrzył, będziesz patrzyła? Czym będziesz karmić swoje serce? Dawid w swoim psalmie, bodajże 121, pisze tak. „Pieś pielgrzymek, oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Inny jeszcze taki bardzo prosty fragment mówi o tym co w górze myście, nie o tym co na ziemi. I myślę, że jest to wyzwanie dla nas. Aby w świecie pełnych możliwości, gdzie za kilkadziesiąt złotych możemy kupić bilet i przemierzyć Europę na weekend, gdzie za niewielki koszt możemy gdzieś pojechać, coś zwiedzić, gdzie mamy mnóstwo ofert pracy, kształcenia, aby myśleć o tym, co w górze. Świat dzisiaj mówi co innego. Ciesz się tym, co jest dzisiaj. Nie, nie myśl o tym, że jutro będzie głowa bolała. On mówi tylko dzisiaj. Ale my mamy być czujni. Tak jak Pan Jezus powiedział w Gecemane do uczniów, czuwajcie jedną godzinę, czy tą godzinę czuwajcie ze mną i wiemy, że zmęczenie dnia, trud dnia pokonał uczniów. Kojarzycie taki statek Titanic? Od, czuj, od czujności jednego człowieka zależało życie ponad dwóch tysięcy ludzi. Gdyby on dojrzał to chwilę wcześniej, wiemy, że Pan Bóg do tego dopuścił że zadrwił z konstruktorów, którzy powiedzieli w momencie, kiedy wychodził z portu, że nawet sam Bóg nie byłby go w stanie zatopić. I to się nie wydarzyło za jakiś czas, tylko przy tym pierwszym rejsie. Bo Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać, i nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam stanąć przed Jego majestatem. Ja nie chcę dzisiaj nikogo straszyć spotkaniem z Panem Bogiem, ale chcę zachęcić samego siebie i nas do tej relacji. Nie do tej relacji od spotkania do spotkania, ale od, od, tej, spo od tej relacji, kiedy mamy możliwość zostać sam na sam, z jego listem, z listem miłosnym Pana Boga do mnie, do Ciebie, drogi przyjacielu. Nie tak dawno przyszedłem na dworzec, a przewoźnik, który miałem jechać, odwołał sobie przejazd i miałem godzinę 20 czasu. I wiecie, miałem do wyboru: posiedzieć na Facebooku, wrócić do domu, zajęłoby mi to 30 minut, więc miałbym 30 no 50 parę minut z rodziną czy nawet nie całe 50 ale zdarzyło się tak że miałem biblię w plecaku i mogłem sporą część prorockich ksiąg przeczytać i spędzić ten czas ale musiało być odrobina pragnienia aby te biblię włożyć do plecaka aby podjąć decyzję że nie idę w tym momencie pić kawy z żoną czy robić coś innego, ale że zostanę i skoro ten czas jest, to go wykorzystam. Gdyby być może nie to spotkanie, to dzisiaj nie mielibyśmy dwóch fragmentów z Księgi Jeremiasza. Pan Bóg nie będzie oceniał, tak jak czasami myślimy, pewnego fragmentu Twojego czy mojego życia. Wiemy, że zdamy przed Nim rachunek, ale On będzie patrzył na całe nasze życie, a tak naprawdę zada nam pytanie, co zrobiliśmy z Jego synem Jezusem Chrystusem. Czy pozwoliliśmy Mu uwieść się? Czy doszło między nami do pewnej relacji? Czy wyznaliśmy przed Panem Pana, Panów i Królem Królów, że potrzebujemy tego ratunku? Od ciężaru win i grzechów? Boże słowo mówi, że jak wschód od zachodu, tak Pan Bóg ma moc oddalić ciężar mojego grzechu, moich win i moich niedoskonałości. I Tak samo chcę uczynić i z Twoimi. Znamy proroka Jonasza. Lubicie tę księgę? Na szkółce już była, tak? Czy. Czy dopiero w zboże? Jak to, jak to na Podlasiu? U mnie już w szkółce. I wiecie, często zabiegamy o to, aby poznać Bożą Wolę, aby usłyszeć jakiś Boży szept, aby doznać Bożej Rady w jakiejś sprawie. A tu Pan Bóg przemawia do Jonasza w bardzo bezpośredni sposób. Wiecie, jak się zaczyna ta księga? Jonasza syna Amitaja doszło słowo pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Myślę, że dla nas jest to czarne na białym, a dla niego też nie wymagało to głębszej analizy ani jakiegoś specjalnego zrozumienia. Było to powiedziane tak, że mógł to zrozumieć, ale nawet poznanie. Konkretnego Bożego zadania, Bożej woli nie sprawiło, że On ją wypełnił, tylko poszedł nie obok, ale w przeciwnym, w przeciwnym kierunku. Myślę, że znamy to, dlaczego tak się działo, że miał pewną niechęć do tego narodu, że Niniwa była wcześniej okupantem dla, dla Izraela. I co zrobił Pan Bóg z Jonaszem? Uderzył jednym piorunem i nie było Jonasza, tak? Tak się nie stało. Zadał sobie trud, aby pomimo jego złych decyzji, pomimo jego, można powiedzieć, upadku i uporu, doprowadzić do zbawienia jakiego miasta, które liczyło więcej niż 120 tysięcy dusz. I Boży prorok, w ogóle, kim jest prorok? Prorok to ktoś, kto przemawia w czyimś imieniu, przekazuje słowo, poselstwo, tak? A tu sam Bóg chce powiedzieć do Jonasza i mówi to. Myślę, że ten czas w rybie zmienił serce Jonasza. I myślę, że nie lubimy być w takich miejscach, gdzie jest dobry zapach. Myślę, że koło smażalni ryb nie wszystkim jest wygodnie na żołądku. To pomyślcie sobie, jak może być w żołądku ryby. Gdzie glony plątają się wokół szyi, jest ciemno. Pewnie chłodno, bo niekoniecznie ta woda musiała być ciepła, ale no, załóżmy, że w tamtym klimacie może i była ciepła. Nie chciałbym tam być nawet minuty. Ale to niekomfortowe miejsce sprawiło, że Jonasz dostał drugą szansę. Że tam z wnętrzności ryby modlitwa Jonasza dotarła przed Boże oblicze. Myślę, że wielu... W życiu wielu z nas miało miejsce nowe narodzenie, a później przyszły okoliczności, za które się nieco wstydzimy. I nie myślcie, że ja takich okoliczności nie mam. Ale to, że upadłeś, upadłaś, nie sprawia, że Pan Bóg nie kocha nas. To nie sprawia, że nie jesteśmy Bożym Bożymi dziećmi, jego dziedzicami, jego królestwa. On nie chce, abyśmy Zostali zniechęceni czy przytłuczeni. On chce po prostu nas podźwignąć, wlać w nasze serce pokój i radość. Jonasz, pomimo że znał Bożą Wolę, uciekał od Pana Boga. Być może ktoś z nas minął się z Bożą Wolą w swoim życiu, upadł i ma dzisiaj wyrzuty, że nie tak dawno obiecywał sobie i Panu Bogu, że będzie inaczej. A ja chciałbym dzisiaj, używając tego przykładu, powiedzieć, że nieważne, w ilu kawałkach jest twój szybowiec, nieważne, ile mamy sińców i ran, ale ważne jest, że mamy czas i sposobność, aby rozmawiać z naszym Królem, aby przychodzić przed majestat tego Pana, który okazał łaskę swojemu prorokowi Jonaszowi, który wcale, że tak powiem, nie był chlubnym. Bohaterem, jeśli myślicie, że Jonasz był takim fajnym Ewangelistą, to przeczytam wam pierwszy rozdział dziewiąty werset, i odpowiedział im, to było w stosunku do załogi, statku, którym płynął, jestem Hebrajczykiem, czym pana Boga niebios, który stworzył niebo i ląd. Myślę, że Ewangelia, za którą na pewno chcieli pójść, skoro Doświadczeni marynarze szukali przyczyny, bo nie była to zwykła burza. To słowa Jonasza na pewno były taką ewangelią, za którą chcieliby pójść, i zapytali: Gdzie Twój kościół się spotyka, Jonaszu? My tam chcemy przyjść w niedzielę. Czy tak by było? To jest brak tej integralności, o której mówił pastor Andrzej dzisiaj w południu: że czasami w kościele wiemy, jak się zachować, chwała Bogu, bracie i siostro. Aleluja, a w tygodniu to tak trochę mniej tego. Aleluja. Czasami może inny przerównik się nam zdarzyć. I właśnie Jonasz miał szansę powrotu na ląd, zmiany kierunku swojej podróży i dostał szansę, aby zanieść Ewangelię. Pomimo, że widzimy, że nawalił, jeśli masz poczucie winy w swoim życiu, to chcecie tutaj w tym momencie uspokoić. Dobrze, że je masz, ale jest nadzieja, skoro Pan Bóg do proroka zwracał się kolejny raz i odnowił mu to zadanie i wysłał go, i wcale tak różowo jeszcze w jego życiu przez kolejne rozdziały nie jest, bo kiedy nawraca się Niniwa, to Jonasz krzyczy pod niebo i mówi: Boże, dzięki Ci za każdą duszę, która się nawraca. Tak było? Tak nie było. Wiecie, my możemy cieszyć się z tego, że nasze imiona są w księdze życia, a ludzie wokół nas mogą ginąć, bo brakuje nam tej wrażliwości, tego, abyśmy dzielili się tym. I rzecz, o której też chcę powiedzieć, że często powodem, dla którego nasze życie duchowe kuleje na dwie nogi, to jest to, że czynimy z naszych przeżyć z Bogiem rzecz prywatną. Nie mówimy o tym. Nie składamy świadectwa. Wiecie, kiedy coś się zmieni w naszym życiu, to wyjdźmy i powiedzmy o tym swojemu bratu, siostrze, rodzicom, bo jest to pewnego rodzaju gwarancja, że kiedy szatan przychodzi i ci mówi: Ty wcale tego nie przeżyłeś, to nie było tak, to ktoś może ci przyjść z boku i powiedzieć: Co ty dzisiaj gadasz? Przecież dwa czy trzy miesiące temu, czy rok temu mówiłeś, że Bóg przeprowadził cię przez. To czy owo, spotykam się w swoim życiu z ludźmi, którzy odeszli od Pana Boga i dzisiaj zaprzeczają, że cokolwiek z nimi mieli do czynienia. Wiecie, jest to smutne, bo jeszcze jakiś czas temu składali świadectwa o tym, że Bóg działał w ich życiu i to było widoczne, bo dali się gdzieś zwieść. I sam Pan Jezus zachęca nas w słowach Ewangelii: kto uwierzy i ości się, zbawiony będzie. Ja nie mówię, że jeśli ktoś nie zdąży się ochrzcić, a Pan Bóg go odwoła, że on nie ma szansy uzyskać zbawienia, bo sam Pan Bóg wie, czy on miał możliwość, czy nie, ale dlaczego jest to istotne? Bo wtedy sprawa naszej wiary, Twojej wiary, Twojej decyzji przed Bogiem, że do niego należysz, zostaje wyniesiona na światło Kościoła, na światło zwierzchności, mocy ciemności i ciemności. Ty deklarujesz, że należysz do króla królów. I. Król królów ma o ciebie staranie, tak mówi Boże Słowo. To nie jest gwarancją, ale wierzę, że jest to pomocą do tego, aby ten swój bieg życia zakończyć w objęciach naszego Zbawiciela. Jeszcze jeden fragment, nie wiem ile mam czasu. Chcecie jeszcze słuchać? Czy chcecie się modlić? Czy chcecie odpocząć po dniach skupienia? To ja mam jeszcze jedną prośbę. Ja skrócę, a wy się skupcie, ok? Jeszcze jeden, jeden fragment z drugiego listu do Koryntian. Szósty rozdział od 14 po 18, werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę, i, będą, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I będę się przechadzał pośród nich i będą, będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Myślę, że jest to zachęta do tego, aby kiedy już podejmujemy decyzję, aby iść za Bogiem. Aby w naszym życiu doko dokonywać wyborów, że to, co nas nie zbliża do Pana Boga, relacje, które mogą wpłynąć negatywnie na naszą społeczność z Panem Bogiem, aby zostały być może zakończone. Aby jeśli coś oddala Cię to od Pana Boga, tak jak to słowo mówi, że jeśli coś Cię gorszy, to lepiej, żebyś bez oka weszedł do Królestwa Bożego, niż pozyskał może piękną kobietę. A na duszy stratę poniósł. Może w wieku nastoletnim wydaje się być związek z niewierzącą osobą rzeczą taką mało istotną. Ale chcę ci powiedzieć, że każda relacja, kiedy brakuje w niej Pana Boga, jest dużo trudniejsza. Przyjdziesz do rodziny, do niewierzących teściów, tam ktoś poczęstuje alkoholem. Będzie jakaś impreza, jakieś urodziny, i co wtedy? Będzie ci głupio, jak się będzie czuła twoja dziewczyna, skoro ty tu przyszedłeś, i, i, i co nie, nie wypijesz na zdrowie, solenizanta? Czy warto ponosić takie ryzyko? Ja nie mówię, że mamy ogrodzić nasze życie prywatne płotem i nikogo do niego nie wpuścić. Ale wiecie, kiedy idziemy za Panem Bogiem i nawet jesteśmy w takich miejscach, i nie musimy się nikomu przypodobać. To mamy pewien komfort, że możemy odmówić, nie musimy iść na jakieś większe kompromisy. Możemy jeszcze być świadectwem. Filipku, już niedługo. I Pan Bóg deklaruje, że on zamieszka w nas, w, nas, w naszych sercach i będzie się przechadzał i chce uczynić. Nas swoim ludem. I kolejny werset. Dlatego wy wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a przyjmie was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Bóg Wszechmogący. I kochani, możemy żyć całe lata posiadając dobrze usystematyzowaną wiedzę o Panu Bogu. Nawet wierząc w Pana Boga, wierząc, że On istnieje, nie będę cytował tego fragmentu, że nawet demony wierzą i drżą. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy wierzy w Pana Boga, ale ich, ich życie nie wygląda nijak. Tak naprawdę to tylko wyznają coś, a za tym nie idą ich czyny i nigdy Pana Bo Jezusa nie uczynili swoim Panem. Chcę, Zachęcić każdego z nas i siebie samego, abyśmy dokonywali wyborów każdego dnia. Tych wyborów, które będą nas zbliżały do naszego Pana. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak rozgrzana ziemia oddaje ciepło, i aż to ciepło tak wznosi się do góry. To jest ten komin, który podnosi szybowiec, tylko to jest dużo większe zjawisko nagrzanej ziemi. I właśnie tego musimy szukać w naszym życiu. Wiecie, kiedy spotkam się z Samuelem. Czy z Kamilem, to jestem na ogół zawsze zachęcony, bo są to ludzie, którzy kochają Pana Boga, którzy żyją Jego Słowem, i zawsze w nawet krótkiej rozmowie zostaje jakaś iskra, czegoś, co zachęca do szukania Pana Boga, czy do, do jakiejś refleksji. A mam wielu znajomych, z którymi nie warto spędzać czas. Bo kilkakrotnie wiecie, oni są mili, fajni, wysłuchają nawet tego, co powiesz, zgodzą się z tym, ale nic więcej nie są w stanie z tym zrobić. Kochani, jeśli nie będziemy dokonywać tych wyborów, które nas podnoszą do Pana Boga, to nasza cielesność Nasze słabości jako ludzi w naszym ciele będą nas powodować, że będziemy opadać. Szybowca nikt nie musi prosić, aby spadał. Siła grawitacji, która jest, sprawia, że on opada. I my możemy, i często to robimy, usprawiedliwiać się okolicznościami. Panie Boże, Ty wiesz, że mi tak ciężko, że to znowu ten szef mnie wyprowadził z równowagi, czy coś tam. I wiecie, kto jak to, ale Henoch, taki mąż jeden z bohaterów wiary, o którym czytamy tylko ze trzy zdania, że chodził Henoch z Bogiem, a później nie było go, bo zabrał go Pan. Ale wiemy, że czasy, w których żył Henoch były wyjątkowo złe. bym powiedział podłe. I nie było to argumentem, że skoro miał trudno, to nie był w stanie chodzić z Panem Bogiem i chcę zachęcić nas wszystkich, abyśmy dokładali starań, aby Odkrywać Bożą Wolę. Tak jak Gedeon chciał się upewnić przez podwójne wystawianie runa, pewnie też to znamy wszyscy, że to, co ma zrobić, wypływa od Pana Boga. I wypełniajmy Bożą Wolę każdego dnia i oczekujmy na ten prąd, który wzniesie nas na spotkanie tego, który nas ukochał pierwszy, który swojego syna oddał. Jako okup za moje i Twoje grzechy, przyjacielu? Sama wiedza o, Panem Bogu, o Panu Bogu nie wystarczy nam, ale doświadczenie Jego działania w naszym życiu, doświadczenie Jego obecności jest tym, co, wierzę, da nam siłę do tego, aby zachować siebie niesplamionym przez świat i stanąć przed majestatem króla królów. I wiecie, wiem, że każdy z nas ma sytuacje, które wolałby wymazać ze swojego życia. Wstydzimy się ich. Wiecie, nie tak dawno zrobiłem straszny fop. W stosunku do mojej żony. Ja wracam po całym dniu i jedyne co to myślę o prysznicu, ona mówi: Wiesz, nasz syn już umie czytać. Ja mówię: Co? Sam się nauczył, czy w przedszkolu go nauczyli? Wiecie, moja żona nie poczuła się za dobrze. No, jeżeli by w przedszkolu go nauczyli, to by umiały wszystkie dzieci, a nie tylko on, tak? Sam też się raczej nie miał prawa nauczyć. I wiecie, czasami zranimy kogoś, czasami obrócimy się plecami do Pana Boga, ale chcę dzisiaj zachęcać nas, że Bożym pragnieniem jest to, aby przylgnąć, jak ten pas, do bioder. I jeśli w swoim życiu duchowym nie znasz takiego dnia i masz wątpliwość, czy Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia, czy Pan Bóg zapłacił za Twoje grzechy? Czy Ty poprosiłeś o to, aby On zapłacił, bo Jego ofiara jest doskonałą ofiarą? Jeśli nie masz tej pewności, albo nigdy nie prosiłeś Pana Boga o przebaczenie swoich win i grzechów, to ja wierzę, że dzisiaj jest dobry dzień. Myślę, że nawet nie trudno będzie Ci datę zapamiętać. Możemy ci ją zapisać w Biblii. Pomożemy. Żartuję, to nie chodzi o to, żebyśmy mieli gdzieś wypisane. Spotykałem ludzi, którzy mieli duże napisy na odzieży: Jestem Bożym Dzieckiem, i gdyby nie było tego napisu, to byśmy o tym nie wiedzieli. A skoro był, to się wstydziliśmy, że coś takiego pisze, bo nie było w tym integralności. Jeżeli te słowa Gdzieś dotykają Twojego serca, że nie wiesz, czy był ten start. Masz wątpliwość. Nie czuj się z tym sam. Ja wychowałem się w rodzinie pokoleniowo wierzącej. Ja przez trzy lata szatan okradał mnie i mówił mi, że nie jestem Bożym dzieckiem, bo tu czy tam upadłem. I dopiero musiał przyjechać kaznodzieja z daleka i powiedzieć kilka słów w kazaniu i Pan Bóg tak dotknął mnie i mówi, jak to, hola, hola, ty się nie nazywasz Bożym dzieckiem, a Bóg chce ci dać Ducha Świętego? Coś tu nie gra. I na takiej podstawie wydedukowałem ja tam, kilkunastoletni chłopak, że jednak ta moja modlitwa, kiedy sam przyszedłem i pokutowałem przed Bożym Tronem, ma moc. I wiecie, to dużo zmieniło, bo nawet jak od tamtej pory przyszły jakieś upadki, kłopoty, to wiem, że należy do Pana Boga, a to, że upadłem, to On jako kochający ojciec poda dłoń. I przeżywam dosyć mocno nie tak dawno słuchałem świadectwo brata Davida Wilkersona, taki bo Boży mąż doświadczył wiele razy takiego olśnienia od Pana Boga, że sam zakręcił się i przestał wierzyć i ufać wielkiemu Bogu. Jedna z takich sytuacji była, kiedy udało mu się zbudować duży kościół na Broadwayu. Kupił za gotówkę za 16 milionów dolarów obiekt dla kościoła, najładniejszy teatr. Bez dolara kredytu to zrobi, zrobił jako kościół. I trzy tygodnie czy cztery tygodnie później idzie załamany ulicami miasta i mówi: Boże, co ja zrobię? Ja nie mam gdzie narkomanów kłaść. Ja potrzebuję jakiegoś domu. I. Pan Bóg musiał do niego przemówić i mówi, ty nie pamiętasz, że 16 milionów się znalazło, to tu kilkaset tysięcy nie będzie? I kiedy pokutował z tego, że ograniczył Bożą moc, to w ciągu kilku dni przyszła do niego zborowniczka i mówi, ja bym chciała jakiś obiekt dla kościoła pomóc kupić. Nie wiedział, kim jest ta kobieta, że dostała taki spadek. Zabrał ją na spacer, przeszli się ulicą wokół, wokół kościoła, i on mówi, tu jest taka willa, fajnie. Firma zbankrutowała, 3 miliony dolarów to kosztuje, ale no, no nie mamy pieniędzy. Ona wyjęła czeka z kieszeni, wypisała na 3 miliony i dała pastorowi. Wiecie, ale nie tylko takie sytuacje miał ten człowiek. W dniu, kiedy nastą operację przechodziła, czy po kilku dniach od operacji, kilkunastej, już nie powiem której, jego żona. Odbiera telefon, dzwoni jego zięć i mówi, tato, moja, córka, moja żona, twoja córka ma ten sam rodzaj nowotworu, co jej mama. Lekarze dają 30% szans. I tenże Boży sługa znowu załamał się i powiedział, Boże, to niemożliwe, ja Ci służę, a tu takie doświadczenie, ponad siłę. I poszedł, pojechał za miasto, wykrzyczał się do Pana Boga i wiecie, jaką odpowiedź usłyszał? Ktoś zna to świadectwo? To zachęcam. Na Radiu Pielgrzym w Kazaniach jest konferencja z Wrocławia, wtedy ten brat o tym mówi. Słuchajcie, usłyszał takie zdanie: Czy ty myślisz, że ja twoją córkę kocham mniej niż ty? Ja ją kocham bardziej. Ja bardziej pragnę jej szczęścia, jej zdrowia niż ty, jako ziemski ojciec. I wtedy pastor Dawid skapitulował. Wiecie, kiedy słucham takich historii, moje serce jest poruszone: że Boża mądrość i Boża potęga wykracza poza nasz intelekt, wykracza poza nasze wyobrażenie Pana Boga, że tylko cząstkowe jest nasze poznanie i cząstkowe jest nasze doświadczenia Pana Boga, ale wierzę, że Pan Bóg zachęca nas do tego, abyśmy robili kolejny krok, szukali kolejnego ciepłego komina, aby zbliżać się do Pana Boga. Chcielibyśmy powstać w modlitwie i podziękować Panu Bogu, że jest takim Bogiem.